Marta Szymik-Telesz. Moim i Państwa gościem jest Izabela Górny, radca prawny, mediator z Kancelarii Traktat w Cieszynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wracamy do tematu mediacji. W ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, co to takiego, jakie są korzyści płynące z mediacji i jak można rozpocząć mediację. Pani redaktor, drodzy Państwo, mediację można rozpocząć na dwa sposoby. Pierwszy to jest w drodze umowy zawartej z mediatorem. Strony zwracają się do mediatora, aby przeprowadził mediację. I drugi rodzaj mediacji to jest na mocy postanowienia sądu, gdzie sąd kieruje sprawę do mediacji za zgodą stron. I tutaj zwracam uwagę, że naczelną zasadą mediacji jest dobrowolność i to strony same muszą wyrazić wolę, żeby skierować tę sprawę w tok postępowania mediacyjnego. W jakich sytuacjach mamy do czynienia z mediacjami umownymi? Z mediacjami umownymi mamy najczęściej do czynienia przed sporem sądowym. Strony chcą uregulować pewne kwestie, zanim pójdą do sądu. Wtedy udają się do mediatora i zawierają umowę o mediację. Albo w ogóle strony nie mają w ogóle tutaj ochoty kierować żadnej sprawy do sądu, mimo tego sprawy, które są dla nich dosyć ważne, a są sporne między dwoma stronami, chcą uregulować. I też mogą w drodze umowy mediacyjnej to zrobić. Jak długo trwają mediacje wszczęte na mocy postanowienia sądu? Na mocy postanowienia sądu mediacje co do zasady powinny trwać do 3 miesięcy, przy czym z ważnych powodów i na wniosek tutaj obu stron można próbować składać wniosek do sądu o przedłużenie tego postępowania, tego czasu. Wtedy sąd raczej przychyla się, bo ma to na celu ugodowe załatwienie sprawy. A jak przebiega takie typowe spotkanie mediacyjne? Takie typowe spotkanie mediacyjne rozpoczyna się od monologu mediatora. Mediator stronom przypomina, jaka jest jego rola w tym postępowaniu, że on jest on neutralny, że jest bezstronny, że nie jest tutaj sędzią, że pomaga im wypracować porozumienie. I tutaj jeszcze akcentuję, jakie są zasady postępowania mediacyjnego, żeby strony o tym zawsze pamiętały. I po prostu mediator tutaj stronom pomaga formułować tutaj postanowienia ugody. W praktyce wygląda to tak, że najpierw mediator pyta jedną ze stron, czego żąda, następnie drugą i próbuje na zasadzie wzajemnych ustępstw pomiędzy stronami wypracować tutaj pomiędzy stronami porozumienie, które ma formę ugody. Później spisuje tą ugodę, strony podpisują, a następnie dodatkowo sporządza jeszcze taki dokument, który się nazywa protokołem mediacyjnym. Co w przypadku, gdy strony nie wypracują takiej ugody mediacyjnej? Jeżeli strony nie pracują takiej ugody mediacyjnej, to mogą jeszcze zwrócić się do sądu i swoje roszczenie tutaj rozpatrywać na drodze sądowej. Przy czym ważne jest to, że tutaj wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg terminów przedawnienia. I nawet jeżeli postępowanie mediacyjne nie zakończy się tutaj ugodą, to te terminy ulegają przerwaniu. Więc strony mogą nadal dochodzić swoich roszczeń. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem była Izabela Górny, radca prawny, mediator z Kancelarii Traktat w Cieszynie.